Ania Leszno od zwycięstwa w Zielonej Górze rozpoczęła walkę o obronę złotego medalu Ligi Juniorów, wywalczonego przed rokiem. Leszczyńska Unia wyprzedziła ekipy gospodarzy Włókniarza Częstochowa, Unibaksu Toruń, KMU Stali Gorzów oraz Polonii Bydgoszcz. Jestem zadowolony z tych zawodów, a najbardziej jestem zadowolony, pierwszy bieg, wiadomo, Liga Juniorów nie może odbywać się w dwuosobowym składzie i to jest kompromitacja, moim zdaniem, zespołu Atlasu Wrocław. To jest po pierwsze. Po drugie, sądzę, że ten regulamin jest niedoskonały z tego względu, że idiotyczny moim zdaniem jest przepis o tylko trzech oponach na czasie. Niech będzie taka sytuacja, zawodnik dojeżdża do taśmy, jest pół minuty do rozpoczęcia biegu, no i defektuje. Jeszcze można mieć rezerwowy motocykl, ale tam nie ma opony. I co? Paradoks. Ustalali to ludzie, którzy no, w teorii tylko znają sport żużlowy. Fajnie wygraliśmy te dzisiejsze zawody, jutro przed nami następne zawody, już trzeba myśleć do przodu. Ja tutaj z bonusami zrobiłem 12 punktów w 5 startach, no w tym jednym starcie to taśma. No i co mam tutaj ukrywać, no swoje biegi tutaj. Ważne, że już coś w tym motocykle wracałem już do tego, co powinno być. No i ja wracam po prostu do tego, co powinno być. Po prostu jeszcze muszę tylko powracować nad startami i myślę, że będzie wszystko okej. Okay, bo... Falubas Zielona Góra z dorobkiem 24 punktów okazał się gorszy od leszczyńskich Byków o 3 oczka. Najwięcej punktów dla gospodarzy 11 zdobył Grzegorz Zęgota. Jechałem na motocyklu rezerwowym, który... Nie spisywał się do końca tak jak chciałem. Trzeba jeszcze na nim popracować. Jutro jadę do Leszna. Zobaczymy, powinno być lepiej. A co sądzisz o samych tych rozgrywkach? Liga Juniorów według ciebie to jest dobry twór? No bo myślę, że ty nie potrzebujesz tego typu startów. No jesteś już na tyle doświadczonym zawodnikiem, że możesz spokojnie rywalizować tylko w lidze, no i w klubach, które reprezentujesz za granicą. No dokładnie, mi już tego typu starty nie dają zbyt wiele, ale mimo wszystko, bo ponieważ nie miałem teraz startów, nie jechałem do Szwecji, chciałem tą dzielę jakoś w jakiś sposób wykorzystać i do tego się zgodziłem. Jadę dziś, jadę jutro, w czwartek mam eliminację do mistrzostw Polski młodzieżowych. No i najważniejsze jest jazda, no, jak będę siedział w domu, nic to nie da, a chociaż takie zawody, no to przecież są dużo lepsze jak treningi i do tego warto. Po wszystkich tu dzisiaj trzeba dobrze powiedzieć, że wszyscy zdobyli punkty i zajęliśmy drugie miejsce. No, właśnie ten 21 bieg to był chyba najciekawszy. Przegrywaliśmy ten bieg 5-1, no i później Jasiu Baniak nie opanował motocykla, upadł. I w powtórce właśnie tutaj Patryk Dudek pokazał klasę tego biegu. No, zdecydowanie też jechał ze startu trzeci, ale rewelacyjnie właśnie minął obydwu zawodników i wygrał ten bieg zdecydowanie. Także bardzo nam się to chyba wszystkim podobała jazda Patryka, Jasia Baniaka, no i Grzesia Zęgoty. Także zasługują tu na duże pochwały. Panie Andrzeju, a co z tym Januszem Baniakiem? No bo to nie jest jego pierwsza tego typu wywrotka. Rozmawialiście już na ten temat? No co jest? No są tacy zawodnicy, którzy no troszeczkę są może więcej zdenerwowani tutaj w czasie biegu. No nie opanował, no też tak tego za mocno wyłamał. Obróciło go tak, no tak zakontrowało i no, taki wypadek, no, tak jest. Liga Juniorów liczy w tym sezonie 8 rund. Ostatnia kolejka 26 sierpnia na torze w Gorzowie Wielkopolskim.